Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Przygotowując się do tego materiału trafiłem na film J. Cutlera, w którym zauważył, że jednym z powodów, dla których dzisiejsza kulturystyka może wydawać się nie tak ekscytująca jak bywało w przeszłości, jest fakt, że obecnie tak naprawdę nie mamy na największych zawodach rywali i nie ma dwóch zawodników, których walka wzbudzałaby ogromne emocje i niepewność tego, kto tym razem odniesie zwycięstwo. Jak do tej pory ostatni najwięksi rywale to Phil Heath i Kai Green, i mimo że ich pojedynek cały czas mrzy gdzieś w tle social media, to przypominamy, że ich najświeższą walkę na Mystery. Olimpia, można oglądać na materiałach z 2014 roku. Od 6 lat kulturystyka jest pozbawiona takiego elementu podgrzewającego atmosferę. Najbliżej byli tu Patrick Moore i Sergio Oliva Jr. Na ostatnim Arnold Classic natomiast na pewno nie można tego nazwać pojedynkiem na szczycie. Przy dostępności social media potencjał na wywoływanie i prowadzenie dram i pojedynków mamy ogromny. I mimo że z jednej strony taka ślankowa atmosfera na szczycie kulturystyki może stwarzać przyjazny obraz, to zrobina agresywności i rywalizacji jeszcze nie zaszkodziła żadnej dyscypliny. Linię. I wręcz przeciwnie, mogłaby ją rozbudzić. W momencie tworzenia tego materiału największą dramą w kulturystyce jest dyskusja między Seanem Rayem, który jest na emeryturze od 13 lat, i Dexterem Jacksonem, który przechodzi na nią w tym roku, o to, kto był lepszym zawodnikiem. Wydaje mi się, że potrzebujemy właśnie tego, tylko nie w wykonaniu emerytów, a obecnych kulturystów, którzy są w stanie zweryfikować, kto jest rzeczywiście lepszy, stojąc obok siebie na scenie. Jay Cutler i Rooney Coleman po raz pierwszy stanęli obok siebie na scenie na Mr. Olympia w 1999. Coleman przystępując do konkursu był już Mr. Olympia. Z zeszłego roku u szczytu formy, natomiast Kalter to tak naprawdę nikomu nieznane wtedy nazwisko. Między tymi kulturystami było 9 lat różnicy, także może w tamtym czasie nie rzucający wyzwanie, ale pojawiający się na horyzoncie. Calder miał 27 lat, a Coleman 36. Chociaż wtedy rzeczywiście pierwszy raz wzięli udział w tym samym konkursie, to ciężko tutaj mówić o realnej rywalizacji, gdyż Rooney zdobył wtedy swój drugi tytuł, a Cutler zakończył zawody dopiero na 14 pozycji. Rok później Coleman zgarnął oczywiście swojego trzeciego sandoła, a Jay przesunął się na ósme miejsce. Jednocześnie rok 2000 to czas przełomowy dla ich relacji i od tego momentu można liczyć ich wielką rywalizację. Chociaż oczywiście nie ze względu na sześciomiejscowy awans Katlera, a to co stało się po tym, Mr. Olympia. Na europejskim tur po konkursie pojawił się z czołówki właśnie jedynie Coleman i Cutler, co dało pierwszy posmak temu drugiemu, jak to jest pozować razem z trzykrotnym Mr. Olympia i jednocześnie usłyszeć wyrazy uznania za prezentowaną świetną formę. Oczywiście nadal należy mieć świadomość, że nikt w nim jeszcze nie widział prawdziwego zagrożenia dla panowania kolmana, ale fakt, że zaczął wtedy zyskiwać coraz więcej uznania. To właśnie na ten tour Katler usłyszał od jednego z kulturystycznych autorytetów, że potrzebuje jeszcze roku odpowiednich treningów i będzie w stanie pokonać aktualnego Mister Olympia. To właśnie konkurs z 2001 Katler najczęściej wspomina jako niesłusznie przez niego przegrany i uważa, że to on był wtedy na scenie najlepszy. Mimo to upracował się na drugiej pozycji i myślę, że jest to najlepsza okazja żeby pokrócej przyjrzeć się ich dyspozycji i oszacować, kto wtedy bardziej zasłużył na wygraną. Myślę, że ogólnie można uznać, że kater rzeczywiście był lepszy w pozach przodem ze względu na doskonałe dolne partie z lepiej wyseparowanymi czworogłowymi. Miał też lepszy, bardziej płaski środek gdzie u Coleman'a ten element był już wtedy bardzo daleki od ideału. W wielu pozach, jak tutaj w najszerszych przodem także lepiej płynął, stanowiąc po prostu przyjemniejsze i bardziej logiczne połączenie, chociaż oczywiście nie można tu zignorować niewiarygodnej klatki Runiego. Myślę, że bezsprzecznie także Kater wygrywał w mięśniach brzucha i udach, właśnie ze względu na lepszy środek i mięśnie czworogłowe. Klatkę bokiem naprawdę ciężko jest jednoznacznie ocenić. Coleman jest bardziej pełny, okrągły i masywny, natomiast Jay znowu jest przyjemniejszy w odbiorze, jakby bardziej rozszerzając się, gdzie Runi wydaje się bardziej pionowy. Mimo to widać tutaj jego przewagę w masowości, więc prawdopodobnie skłaniałbym się bardziej w jego stronę. Tyłem natomiast, jak można było się spodziewać, tak naprawdę nie ma między nimi porównania. Colman jest tu absolutnie bezkonkurencyjny, zarówno w dole, pod względem rozwoju nóg czy pośladków, ale także w górze, gdzie jest po prostu 100 razy bardziej masywny i grubszy. Ogółem można powiedzieć, że Colman wniósł po prostu znacznie więcej masy, natomiast Cutter miał lepszy środek i miejscami, przede wszystkim na nogach, posiadał więcej szczegółów. Ponoć po ocenie wstępnej wszyscy byli przekonani, że wygra tutaj Jay Cutter, natomiast ostatecznie sędziowie postawili na bardziej brutalną masę Runiego który zdobył wtedy swój czwarty tytuł. Była to sytuacja, kiedy dosłownie mogło to pójść w dowolną stronę i zwycięstwo każdego z nich można by skutecznie uargumentować. Jednocześnie w 2001 kontrowersyjny werdykt stworzył ich wielką rywalizację, która dalej kontynuowała się aż do zakończenia kariery przez Kolmana. W 2002 Kater nie startował i powrócił na scenę olimpii dopiero w 2003. Można powiedzieć, że przez lata 2003-2006 całe zawody były tworzone właśnie na gruncie pojedynku Katera z Coleman'a.

You know, I don't, I don't, agree with that. Everyone's beatable on a certain day, and I'm gonna, I'm gonna win this Olympia eventually. If so I don't win today. What's it like out there, Ronnie? You're, the, you're the number one man in the show. It's yours to win or lose. How do you feel? Oh, I live for this. I'm having the time of my life. I'm, uh, I, I'm having a lot of fun here tonight. Now, I asked you this question a minute ago, but I'm gonna ask you it again for all these people. Jay Cutler said you were 100% beatable. Hey, I'm hot. What do you say about that? W 2003 powracający Katler wyglądał fenomenalnie, ale Coleman przygotował wtedy tak druzgocącą formę, że jego wygrana nie wzbudziła żadnej kontrowersji i przyjęto ją jako coś oczywistego. W 2004 Gunter Schiedelkamp narzekał, że na plakacie promującym to Mister Olympia umieszczono tylko Colmana i Katlera, skupiając się jedynie na tej dwójce, ignorując pozostałych zawodników. Pokazuje to, jak publiczność uwielbia takie pojedynki i co wzbudza najwięcej emocji. Że tak naprawdę w tym okresie patrzono tylko i wyłącznie na właśnie Runiego i Jaya. Jak wspominał Cutler w 2004 postanowił wyjść największy jaki będzie w stanie. I rzeczywiście na scenie był ogromny, ale Roni mimo, że nie tak dobry jak rok wcześniej i tak okazał się wystarczająco dobry, by pokonać pretendenta bez kontrowersji. Warto też zwrócić uwagę oglądając wszelkie wywiady z Cutlerem na temat jego rywalizacji z Ronim, że zawsze kiedy mówi o wykonywaniu ulepszeń, wspomina jedynie o zyskiwaniu masy. Doskonale pokazuje to mentalność jaką mieli wtedy kulturyści jak Coleman spowodował szalony pościg za masą, którą przedkładano ponad wszystko inne. I oczywiście nie było to bezpodstawne, bo rzeczywiście właśnie to nagradzali sędziowie. Tak czy inaczej, Kater i Coleman ścigali się w ilości mięśni wnoszonej na scenę i jak do tej pory roni okazywał się dominujący. W 2005 oboje wyszli nieco mniejsi i jest to też rok, kiedy powoli szala zwycięstwa zaczynała przechylać się w stronę Katlera. Roni miał już wtedy 41 lat. I czas zaczynał wyraźnie działać na jego niekorzyść, podczas gdy młodszy o 9 lat Jay był cały czas świeży i pełen wigoru. Wtedy właśnie udało mu się znacząco zmniejszyć różnicę w rozwoju pleców. Po pierwsze dlatego, że Coleman jak już wspominałem minął swoje najlepsze lata, a kalder ten element znacznie poprawił. W dużej mierze dzięki temu, że zaczął naśladować treningi tej partii jego rywala. Często przypisuje się też wygraną Kolmana i go rutynie, kiedy wyszedł na scenę w koronie. Przy tak wyrównanym pojedynku to, że zaprezentował taką pewność siebie, zakładając swoje panowanie, rzeczywiście mogło być kluczowe. Natomiast gdy spojrzy się w karty sędziowskie, to widać, że w żadnej z rund oceniający konkurs nie mieli wątpliwości, że lepszy był Colman. Przełamanie nastąpiło w 2006. Nie było tu już widać takiej różnicy masy. Colman wydawał się nie tak dobrze docięty i uboższy w szczegóły. Carter natomiast był także ogromny. Dodatkowo z głębszą separacją był szerszy i świeższy. Po czterech drugich miejscach w końcu odniósł zwycięstwo. O wszystkim Kolman wiedział już w tym momencie, jeszcze przed wyczytaniem wyników, gdyż dowiedział się o tym wcześniej od swojej dziewczyny, która miała wgląd w karty sędziowskie. To właśnie dlatego nie przypominał tu siebie z wcześniejszych lat i wyraźnie wygląda na zrezygnowanego. Myślę, że wtedy już nie spodziewano się jego spektakularnego powrotu za rok, biorąc pod uwagę, że większość minusów jego sylwetki wynikała po prostu z wieku i zmęczenia organizmu. Był to bardzo wyraźny schyłek formy Wielkiego Mistrza. Który pojawił się jeszcze w 2007, ostatni raz rzucając wyzwanie Katerowi, ale zawody zakończył dopiero na czwartej pozycji. Ogólnie Coleman w ich pojedynkach wygrał 6 razy, Kater jedynie dwa, plus Roni ma na koncie 8 tytułów Mister Olympia, a Jay o 4 mniej. Spotkałem się też z opinią, że Kater byłby najbardziej utytułowanym kulturystą w historii, gdyby Pechowo nie trafił akurat na czasy panowania najlepszego kulturysty w historii. Jestem bardzo dużo prawdy. To był talowy szok, teraz do następnego.